Kan du fortelle litt om dagens løp? Du lå på førsteplass veldig lenge. Ja, jeg synes jeg gjorde et veldig godt løp I dag. Og bare, det var bare det at Marit hadde det siste ekstra gir enn meg på oppgratisauen, og jeg klarte ikke å følge av der. Så, men uansett veldig godt fornøyd med rennet og avslutte sesongen. På hjemmebane her I Kollen og sikre meg andreplassen totalt I overallen, så det var bra. Gratulerer med det. Takk. Justyna Kowalczyk, fraværende. Hvilken betydning har det for dere som løper for Norge? Klart, nå det 3 mil skøyting her, og det kanskje ikke det Justyna sterkest I, og kanskje ikke prioritert skøyting på den måten som har gjort med klassisk, så... Men klart, vi savner veldig Justyna I den toppformen hun har vært I før, og jeg håper hun fortsetter å finne motivasjon og kommer tilbake seg til den toppformen hun har vært I på sine beste dager. Gratulerer med løpet, og du har vunnet masse I dag. Kan du fortelle litt om dagens løp? Ja, det var jo et veldig tøft løp. Therese var veldig sterkt og prøvde seg opp mot Frognerseteren her, og jeg måtte jo gi litt slepp på det på andre runden, og hun sprengte jo feltet. Men jeg tror hun kjente litt kjøret, så da visste jeg på en måte mot slutten at når jeg klarte å være med her, at jeg hadde en bra finish, og klarte å avslutte veldig bra. Du har vunnet det meste innen ski. Blir det ikke vanskelig å finne motivasjon for å trene så hardt så mye mer? Nei, egentlig ikke. Det jo bestandig nå å sette seg mål og jobbe mot og bli litt bedre på flere områder. Så det ser ikke noe, så det jo mesterskap som en stor motivasjon. Så jeg ser ikke på det som noe problem. Det har vært spekulert om du skulle kanskje gi deg... Kan du løfte litt på sløret og si noe om dine fremtidsplaner? Nei, jeg synes det vanskelig å si. Det har vært en lang sesong, og man begynner å være sliten, og det har vært mange konkurranser, så jeg synes det vanskelig å ta en avgjørelse nå. Jeg synes jeg må på en måte få overskudd tilbake og ting litt på avstand, og så får jeg ta en vurdering om jeg fullt motivert for å satse 100%. Siste spørsmål. Justyna Kowalczyk ikke med. Hvordan påvirker det dere som løper og er vant til å ha henne rundt omkring? Ja, jeg synes det klart vi har jo samlet Kowalczyk I knallform det året her, det har vi. Så håper vi at hun kommer sterkere tilbake neste år og på den høyden og viser hva hun god for. Det trenger vi. Gratulerer så mye en gang til. Tusen takk. Takk. Thank you.
Jeszcze kto jest? Proszę powiedzieć, jak ten konkurs dzisiaj przebiegał dla Pana? A myślę, że bardzo dobrze w sumie. Skoki były, myślę, fajne. Ten drugi był ciutkę lepszy, trochę mi przeleciało na progu, ale i tak jestem zadowolony. Jak Pan ocenia cały sezon dotychczas?
A pozytywnie, bardzo pozytywnie. Wiadomo, były lepsze, gorsze skoki, ale raczej jestem zadowolony jak do tej pory z moich skoków w tym sezonie. Dobiegam końca, pozostają loty. Czy ma pan zamiar jakby odkuć się trochę tam? No zobaczymy, no. Trzeba skakać swoje, przede wszystkim swoje dobre skoki i wtedy się okaże, na co mnie tam będzie stać. Jak panu się skacze w Oslo? A bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dlaczego? No nie wiem, bo tak w Polsce, tyle tu naszych, że czujemy się jak w Polsce. Czy czuje pan wsparcie polskich kibiców? To słychać tam na górze? Tak, na pewno słychać, no ale no wiadomo, się tam koncentrujemy raczej na sobie, ale fajnie jest, że tyle po prostu tu przychodzi polskich kibiców i nas dopingują, od razu się przyjemniej człowiek czuje. Czy dzisiejsze skoki i w ogóle pana forma w ciągu tego sezonu jest mniej więcej taka, jak pan planował, czy lepsza, gorsza? Znaczy forma moja jest, myślę, bardzo dobra, no z tym, że zdarzały mi się gorsze skoki, ale to normalne, no lepsze, gorsze, także to jest sport, to są skoki. Myślę, że to jest jeden z moich lepszych sezonów jak do tej pory. No i oby pomalutku dalej do przodu i w przyszłym roku już ciutkę. Krok do przodu. Ciutkę stabilniej tych lepszych skoków. Bo. Tego panu serdecznie życzymy i mam nadzieję, że się zobaczymy za rok w tym samym miejscu, ale już na podium. Tak jest, również mam taką nadzieję. Dzięki. Do... Jaki konkurs się dla pana odbywał? Powiem szczerze, że skończyło się bardzo dobrze, chociaż w trakcie tego konkursu działy się różne rzeczy. Ja, siedząc na belce w pierwszej serii, pomyślałem, że to jest po prostu całe Oslo i tak je uwielbiam, że aż sam się do siebie z sarkazmem zaśmiałem w duchu. Działy się tu po prostu takie rzeczy z wiatrem i w ogóle z warunkami. Co mogę więcej powiedzieć? Cieszę się, że się skończyło tak, jak się skończyło. Czy pod tym względem ta skocznia jest jakaś szczególna? Tak, szczególnie nielubiana, typowo przeze mnie. To ma związek ze zmiennymi warunkami? Tak. Na jakiej skoczni panu się najlepiej skacze? Najbardziej lubię oczywiście Zakopane i Planicę, na której jedziemy właśnie w przyszły weekend. To ma związek z profilem czy z publicznością? I z jednym, i z drugim. Natomiast Planica to jest... szczególna skocznia, bo tam jest jedna z największych na świecie. No i ja uwielbiam latać na nartach, a Zakopane to jest po prostu Zakopane, to jest po prostu nasze miejsce. Jak pan ocenia swój sezon dotychczas, ponieważ on się już kończy? No jeszcze się nie skończył, także na razie z oceną poczekam. Jedzie pan do Planicy walczyć o pierwsze miejsce, naturalnie. Czy założenia tego sezonu spełniły się w jakimś stopniu w pana przypadku? W pewnym sensie tak, natomiast no tak jak mówię, nie chcę na razie oceniać tego sezonu, ponieważ on się nie skończył. To po pierwsze, a po drugie potrzebuję czasu na jego takie dobre przemyślenie, bo uważam, że warto z niego wyciągnąć też pozytywne rzeczy.
Co prawda działo się dużo tych negatywnych, natomiast też działo się dużo takich dobrych rzeczy, z których też powinienem być zadowolony. Wszyscy zamarliśmy, widząc pana zdjęcie w szpitalu. Tak bywa, takie życie. Jak zdrowie na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy wszystko dobrze, dziękuję. To nic poważnego, tak? Mamy... Nie, nic poważnego. Zwykły wirus, znaczy zwykły, niezwykły. No po prostu wirus. W takim razie mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku podium będzie te środkowe. I życzymy panu i zdrowia, i jak najlepszych wyników na końcówce tego sezonu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.